Maciej Wróbel, dzień dobry. Witam Państwa podczas naszego webinarium. Podczas tego webinarium mówić będziemy o wsparciu dla firm, ale nie takim standardowym wsparciu, tylko wsparciu firm, które poprzez współpracę z innymi przedsiębiorstwami będą oferować produkty i usługi w formie połączonej. Ta współpraca i forma połączona to słowa klucze dzisiejszego webinarium. Podczas tej rozmowy spróbujemy przedstawić Państwu podstawowe zasady ubiegania się o ten rodzaj dotacji. Powiemy, kto i na co może otrzymać dofinansowanie oraz jak uniknąć błędów w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. A naszym ekspertem jest dzisiaj już nie po raz pierwszy pani Anna Szymanowska, zastępca dyrektora Wydziału Wdrażania Programów Unijnych Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Pani dyrektor, to zacznijmy od tego, kto może ubiegać się o te dotacje, skoro słowem klucz jest między innymi tutaj współpraca czy też partnerstwo. Dotacje kierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z tym zastrzeżeniem, że te przedsiębiorstwa muszą tworzyć wzajemną, tworzyć współpracę. Muszą nawiązać kontakt ze sobą, muszą podpisać umowę partnerstwa i muszą wspólnie, własnymi siłami przedstawić na rynku nowy zakres, nowy czy spakietyzowany zakres swoich produktów i usług. Polega to na tym, że przynajmniej dwóch przedsiębiorców spotyka się ze sobą, umawiają się, że przynajmniej trzy łącznie realizowane przez nich oferowane produkty, usługi są łącznie w ramach pakietu sprzedawane na rynku. I te usługi mogą być zarówno tymi usługami, które do tej pory były przez przedsiębiorców prowadzone, tworzone czy oferowane, ale te przedsiębiorstwa mogą również dążyć do tego, aby stworzyć nową usługę, nowy produkt i razem wspólnymi siłami oferować, sprzedawać to na rynku w ramach pakietu. Czy te firmy, czy ci przedsiębiorcy muszą pochodzić z jednej branży, czy może to być, nie wiem, połączenie meblarstwa z na przykład, nie wiem, produkcją spożywczą? Generalnie należałoby połączyć przedsiębiorstwa, które działają mniej więcej w tym samym sektorze. Kierunku, w tym samym sektorze. Natomiast nie będziemy wykluczać z dofinansowania tych przedsiębiorstw, które będą miały pomysł, aby tego typu działalności jednak ze sobą połączyć. Nie ma żadnego wykluczenia co do łączenia ze sobą branż, natomiast forma współpracy i zakres współpracy musi być ze sobą ciągiem logicznym, tak? Zatem informacja o tym, jakie usługi, jakie produkty wchodzą w pakiet, musi być na tyle konkretna i na tyle ze sobą spójna, aby stanowiło to jedną konkretną całość. To nie mogą być usługi, produkty od siebie oderwane w zupełności. Należy znaleźć wspólny mianownik, który połączy te właśnie aspekty do tej pory zindywidualizowane dla danego przedsiębiorstwa, a od momentu wspólnego realizowania projektu należy pokazać tego typu pakiet, który będzie sprzedawał się łącznie, będzie na tyle zachęcający dla potencjalnego odbiorcy, że klient przyjdzie, będzie z tego zadowolony i będzie widział sens skorzystania z tego typu pakietu. Bo to ostatecznie korzyść klienta jest najważniejsza, tak? Czyli dokładnie, na przykład ta pakietyzacja usług ma wpłynąć na to, że usługa w tej końcowej fazie będzie tańsza niż gdyby klient korzystał z kilku firm jednocześnie. Tak właśnie się dzieje. Pakiet ma prowadzić do tego, aby usługi i produkty oferowane przez, przypominam, przynajmniej dwóch przedsiębiorców były tańsze. Dzięki temu spakietyzowaniu oferta danego przedsiębiorstwa, tych kilku przedsiębiorstw, będzie tańsza, zatem bardziej zachęcająca dla ostatecznego odbiorcy tak naprawdę. A dokładnie to pakietowanie usług, które określa dokumentacja konkursowa, na czym ma polegać? Polega to na stworzeniu nowego modelu zarządzania firmą, firmami, które w tym pakiecie wystąpią. Przedsiębiorstwa mają się ze sobą spotkać, mają wspólnie dążyć do tego, aby porozumieć się co do zakresu przedstawianych w pakiecie usług i produktów, aby na tyle między sobą nawiązać ścisłą współpracę, aby zaoferować nowe przekaz, nową dostępność swoich produktów, usług na rynku. Pani dyrektor, na jakie wsparcie mogą liczyć wtedy te firmy, które zawiążą taką współpracę?
Generalnie, jeżeli chodzi o zakres i wielkość wsparcia, w prawie wszystkich podziałach, które wdraża, które nadzoruje Agencja Warmińsko-Mazurska, Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, mówimy o wsparciu nawet do 85% wydatków kwalifikowalnych. Zwracam tutaj uwagę, że mamy do czynienia również z inną pomocą, mówimy o regionalnej pomocy inwestycyjnej, gdzie dofinansowanie jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa mikro i małe mogą starać się o dofinansowanie do 70%, mówimy o regionalnej pomocy inwestycyjnej, przedsiębiorstwa średnie do wysokości 60% wydatków kwalifikowalnych. Owe 85%, o których mówiłam, dotyczy pomocy de minimis. Jest to pomoc, która funkcjonuje jednocześnie, znaczy są dwa rodzaje pomocy, które funkcjonują jednocześnie. Natomiast przedsiębiorcy, którzy skupiają się w ramach pakietyzowania produktów i usług, muszą określić, w ramach którego schematu pomocy będą starali się o dofinansowanie. I należy tutaj przeanalizować, który wariant pomocy będzie dla danego przedsiębiorcy korzystniejszy. Czy ta regionalna pomoc inwestycyjna, czy pomoc de minimis. Jakie są różnice, może warto tutaj zaznaczyć. Przy pomocy de minimis projekt nie musi być projektem, który ma się rozpocząć po złożeniu wniosku. Czyli projekt, który nawet już został rozpoczęty, gdzie zostały poniesione już pewne wydatki, czy poczynione pewne ruchy w zakresie tworzenia dokumentacji aplikacyjnej czy dokumentacji technicznej, będzie mógł uzyskać dofinansowanie. Przy pomocy regionalnej pomocy inwestycyjnej projekt może rozpocząć się po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Kolejne różnice. Przy pomocy de minimis wartość dofinansowania może maksymalnie wynosić 200 tysięcy euro, pod warunkiem, że dane przedsiębiorstwo nie skorzystało już z pomocy de minimis w ostatnich trzech latach i pomocy w wysokości 200 tysięcy euro w ogóle nie wykorzystało, bądź wykorzystało w niewielkiej części. Będzie mogło takie przedsiębiorstwo wnioskować o dofinansowanie uzupełniającym wysokości uzupełniającej do 200 tysięcy euro. Oczywiście mówimy tutaj o partnerach, tak? Czyli ten limit 200 tysięcy euro dotyczy partnerów. I tutaj też należy rozróżnić dwie sytuacje, kiedy mówimy o partnerach w danym projekcie, którzy są ze sobą niepowiązani. Mówimy tutaj o powiązaniach kapitałowych, finansowych, organizacyjnych, ale mówimy także o powiązaniach czy o projektach, które będą realizowane przez przedsiębiorstwa powiązane. Zmiany ustawy wdrożeniowej pozwoliły na realizowanie w ramach pakietyzowania produktów i usług także podmiotów ze sobą powiązanych. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwa ze sobą nie będą powiązane, czyli spotykają się tylko i wyłącznie na potrzeby tego projektu, aby razem sprzedawać produkty i usługi, w takim przypadku pomoc de minimis, czy ten limit pomocy de minimis dla obydwu podmiotów będzie wynosił 200 tysięcy euro. W przypadku przedsiębiorstw, które... Wyłącznie, czy każdy oddzielnie, tak? Tak. Jeżeli funkcjonują na rynku oddzielnie, nie są ze sobą powiązane. Natomiast jeżeli do tej pory te przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane w jakikolwiek sposób, czy właśnie organizacyjny, czy finansowy, czy osobowy, pomoc de minimis dla tego projektu będzie wynosiła 200 tysięcy euro. Przy pomocy regionalnej ważne jest, aby właściwie określić poziom dofinansowania dla każdego z podmiotów, w zależności od tego, czy jest to mikro, małe, czy średnie przedsiębiorstwo. Tak jak mówiłam, w przypadku mikro i małych mogą one się ubiegać o poziom dofinansowania do 70% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku średnich przedsiębiorstw do 60% wydatków kwalifikowalnych. Jeszcze o tych powiązaniach, bo tutaj pierwsze pytania spływają. Czy firmy mogą być powiązane osobowo? Pani Anna pyta. Tak, mogą. To rozwiązanie zostało dopuszczone w ramach nowelizacji ustawy wdrożeniowej. Jak najbardziej zapraszamy takie firmy do korzystania z pakietyzowania. A jakie są ograniczenia w przypadku, gdy na przykład w jednej firmie prezesem zarządu w spółce jest ktoś, kto ma także udziały w drugiej firmie, ale w tamtej firmie nie pełni żadnych funkcji w zarządzie. Czy te firmy też mogą ze sobą współpracować? Oczywiście mogą. Jedynym tutaj warunkiem, który trzeba przeanalizować i które firmy przed przystąpieniem do projektu powinny mieć określone w umowie partnerstwa,
jest owy limit, gdyby firmy chciały skorzystać z pomocy de minimis. Firmy ze sobą powiązane, funkcjonujące do tej pory w ramach powiązań, czy to powiązań partnerskich, czy powiązań typowo zależnych, mocnych zależności, mogą startować wspólnie w ramach pakietowania produktów i usług i wspólnie ubiegać się o wsparcie. A co można dofinansować, pani dyrektor? Katalog wydatków kwalifikowalnych jest zbieżny i dość często powtarzający się we wszystkich podziałaniach, które Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SAW Olsztynie wdraża. Podstawowymi zakupami, które można zrefundować, jest oczywiście zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup środków trwałych, zakup różnego rodzaju usług, w tym przypadku teleinformatycznych. Można sfinansować również wydatki związane z promocją danego projektu. Ja zachęcam tylko do szczegółowego przeanalizowania dokumentu dotyczącego zasad kwalifikowalności wydatków, dlatego że owy podział czy owy wybór dotyczący pomocy publicznej, z którego dany przedsiębiorca chce korzystać, warunkuje katalog wydatków, które mogą być dofinansowane. Pomoc de minimis ma szerszy zakres wydatków kwalifikowalnych, katalog wydatków kwalifikowalnych. Regionalna pomoc niestety troszeczkę mniejszy. Natomiast, tak jak mówiłam, to od przedsiębiorcy zależy do decyzja, jaki wariant pomocy i na jakie wydatki przedsiębiorca chciałby uzyskać. Mamy kolejne pytanie, pani dyrektor. Tak. W kwestii technologii informacyjno-komunikacyjnych z działania 143. I tu pytanie od pana Wojtka. Jakie są szanse, że przedsiębiorstwo spoza obszarów inteligentnych specjalizacji województwa otrzyma dofinansowanie? Przede wszystkim podziałanie 143 jest innym podziałaniem niż pakietowanie produktów i usług, ale ja chętnie odpowiem na to pytanie. W każdym z tych poddziałań, zarówno w 142, jak i w 143, przedsiębiorstwo, które nie funkcjonuje bezpośrednio czy pośrednio w inteligentnych specjalizacjach, ma szansę na uzyskanie dofinansowania. Proszę pamiętać, że funkcjonowanie w ramach inteligentnych specjalizacji jest czynnikiem preferującym do uzyskania dofinansowania. Są za to dodatkowe punkty, natomiast nie jest to kryterium obligatoryjne do spełnienia. Pani dyrektor, to wróćmy do tego dofinansowania. Mówiliśmy o tym, co można dofinansować, a czego na pewno nie można. Katalog również jest bardzo zbieżny do tego katalogu, który obowiązuje we wszystkich niemal poddziałaniach nadzorowanych przez agencję i w tym przypadku nie można dofinansować wydatków bieżących, wydatków związanych z wynagrodzeniem personelu zaangażowanego do realizacji projektu. Nie można dofinansować zakupu nieruchomości. Generalna zasada mówi o tym, że nieruchomości mogą być dofinansowane do 10% wydatków kwalifikowalnych, jednak w tym konkursie ta możliwość została wykluczona. Nie można dofinansować środków transportu z wyjątkiem, nie można dofinansować środków transportu z grupy KŚT, klasyfikacji środków trwałych 741. To jest nowinka, która pozwala na ujęcie z kolei w wydatkach kwalifikowalnych pozostałych środków transportu typu jachty, typu samochody dostawcze, typu pojazdy specjalistyczne. Mówię o tym celowo, dlatego że w ramach pakietowania produktów i usług najczęściej pojawiają się firmy, które działają na rynku usług turystycznych. Ponieważ jedną z naszych inteligentnych specjalizacji jest ekonomia wody, pojawiło się zapotrzebowanie na sfinansowanie różnego rodzaju środków transportu, między innymi wodnego. Stąd ukłon w kierunku przedsiębiorców, aby mogli w ramach projektów tego typu wydatki również ująć i aby wpisać się w oczekiwania inteligentnych specjalizacji do ich rozwoju, do oferowania ciekawych pakietów na Warmii i Mazurach. Pan Artur pyta, czy jeden z przedsiębiorca może aplikować o dofinansowanie w części w ramach pomocy de minimis, a w części w ramach pomocy publicznej? Niestety w tym poddziałaniu nie jest to możliwe, w tym konkursie nie jest to możliwe. Należy dokonać wyboru pomiędzy regionalną pomocą inwestycyjną, a pomocą de minimis. Jakie są główne ograniczenia dotyczące tej współpracy, aplikowania o te pieniądze? Głównym ograniczeniem jest warunek,
i konieczność prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Warmii i Mazur. To jest podstawa, która funkcjonuje w regionalnym programie operacyjnym. Czyli firma musi być zarejestrowana? Firma musi prowadzić działalność na terenie Warmii i Mazur. Może mieć oddział w Warszawie, może mieć oddział w Olsztynie i to już jest prowadzenie działalności. Dokładnie, tak. Prowadzenie działalności musi wynikać z dokumentu rejestrowego. W zależności od prowadzenia formy działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien nam udokumentować taki wpis. Wprawdzie podczas oceny korzystamy sami z systemów informatycznych, które pokazują nam, gdzie przedsiębiorca jest zarejestrowany, gdzie prowadzi działalność gospodarczą. I tutaj chciałabym też zaznaczyć, że przedsiębiorca, który nie zdąży zarejestrować działalności gospodarczej na terenie Warmii i Mazur, może nam przedstawić podczas aplikowania o dofinansowanie informację o tym, że podjął takie działania w tym kierunku, aby tę działalność wpisać. Jeżeli taki wniosek zostanie dołączony do wniosku, jak najbardziej będziemy też tego typu sytuacje akceptować. Przed podpisaniem umowy oczywiście zweryfikujemy to jeszcze raz, czy rzeczywiście działalność jest prowadzona na terenie Warmii i Mazur. Cieszę się, że jest tak wiele pytań od Państwa. Pani Joanna pyta, czy firmy korzystające z dofinansowania w ramach pakietowania sprzedają produkt, usługę każda na własny rachunek? Mówiąc w skrócie, chodzi o to, kto wystawia komu fakturę. Firmy powinny w umowie o partnerstwie wskazać sposób sprzedaży. Sprzedaż powinna dotyczyć łącznie całego pakietu. Za realizację projektu w kontaktach z instytucją pośredniczącą, którą jest nasza agencja, odpowiada lider projektu. Lider projektu zatem powinien doprecyzować, czy przedsiębiorstwa też powinny między sobą doprecyzować, kto na jakich zasadach sprzedaje dany pakiet, natomiast firmy nie sprzedają tego oddzielnie. Na tym polega właśnie istota tego poddziałania, aby stworzyć pakiet i sprzedawać go razem. I rozliczenia pomiędzy partnerami, które na pewno się pojawią, bo muszą się pojawić, muszą być określone w umowie między tymi przedsiębiorstwami. A jest jakiś czas, w jakim te firmy nie mogą tej współpracy zerwać? Oczywiście. Jak w przypadku wszystkich projektów funkcjonuje pojęcie trwałości projektu. Trwałość projektu w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do których dedykowane jest to poddziałanie, wynosi 3 lata od dokonania ostatniej płatności na rzecz beneficjenta. I od tej daty przez 3 lata tę współpracę należy utrzymywać i wspólnie sprzedawać to, co powstało w ramach pakietu. A co w przypadku, gdy w ciągu tych 3 lat jedna z firm ogłosi upadłość, a druga będzie miała się świetnie? To są oczywiście przypadki losowe. W takich przypadkach będziemy podejmować decyzje i analizować je oczywiście indywidualnie. Jest zasada określona przez główne dokumenty, aby generalnie partnerstwa czy partnerzy nie zmieniali się. Natomiast nie możemy dążyć, czy nie możemy też doprowadzać do takiej sytuacji, że sytuacje, które pojawiają się na rynku, nikt nie jest w stanie ich przewidzieć przecież w 100%, jak zachowa się rynek za 2-3 lata. Nikt nie jest w stanie też zagwarantować, czy dana osoba będzie cieszyła się długim zdrowiem. Życzę tego oczywiście wszystkim serdecznie. Natomiast w indywidualnych przypadkach, przy okazaniu nam informacji, co się zadziało w projekcie i dlaczego, na pewno będziemy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie i nie będziemy od razu żądać zwrotu dotacji. Czyli nie będzie tak, że upada jedna firma, druga ma się świetnie, ale przez to, że obie dostały wcześniej dotację, to ta druga też pójdzie z torbami. Tak jak mówiłam, każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie. Na pewno nie będziemy dążyć od razu do rozwiązania umowy. Kolejne pytanie. Pani Anna pyta, czy są ograniczenia co do istnienia na rynku przedsiębiorstwa? Chodzi o czas, nie wiem, rok, 2 lata, 25 lat. Nie. Podstawowym warunkiem jest wylegitymowanie się prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie badamy okresu działalności przedsiębiorstwa na rynku. Zatem przedsiębiorstwa, które działają godzinę, kilka lat, mogą startować i współpracować w ramach pakietyzowania. Mówiliśmy wcześniej o ograniczeniach. To jakie są preferencje? Na co Państwo kładziecie nacisk? Na czym Wam szczególnie zależy? Zależy nam głównie na produktach czy na firmach, które działają w ramach inteligentnych specjalizacji. Podczas naszego ostatniego spotkania podkreślałam to, mam nadzieję, dość wyraźnie, że
wpisywanie się w inteligentne specjalizacje jest na tyle szerokie i formy prowadzonej działalności gospodarczej czy branż, które się wpisują w inteligentne specjalizacje, jest na tyle dużo, że myślę, że większość firm, nawet zdecydowana większość, w inteligentne specjalizacje się wpisze. Ważne jest tutaj też to, że wpisywanie się czy łączenie też branż, które działają w różnych inteligentnych specjalizacjach, przysparza czy przyczynia się do uzyskania większej ilości punktów podczas oceny merytorycznej. Zatem warto przeanalizować, czy dany przedsiębiorca, czy ten produkt, ta usługa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i rozwojowi inteligentnej specjalizacji naszego regionu. Pytanie, kiedy będzie konkurs, czy może już jest? Konkurs trwa. Konkurs trwa, został ogłoszony pod koniec marca. Nabór wniosków trwa od 27 kwietnia i kończyć się będzie 15 czerwca bieżącego roku, zatem 2,5 tygodnia zostało nam do zakończenia naboru. Myślę, że to jest już ten właściwy czas, aby jeszcze ewentualnie zastanowić się nad zakresem projektu, nad tym, kogo zaprosić do współpracy, z kim nawiązać współpracę i przeanalizowanie, na jakich zasadach kto, kiedy będzie mógł w takiej współpracy pokazać się na rynku. Czy w przypadku tej współpracy obowiązkowa jest innowacyjność? Nie. Innowacyjność w ramach poddziałania 1.4.2, mówimy o schemacie B, pakietowanie produktów i usług, nie jest elementem wymaganym. Co więcej, nie jest również elementem premiującym podczas oceny projektów. Zatem innowacyjność nie jest tutaj kluczowym elementem projektu. Elementem podstawowym, który jest oceniany, jest po pierwsze, są to po pierwsze ilości, które dotyczą, ilości firm, które uczestniczą w ramach pakietu. Im więcej firm, więcej punktów. Im więcej produktów i usług, minimum 3, tym więcej punktów na ocenie merytorycznej. To oczywiście te niuanse powodują, że czy ilości powodują, że ilość punktów jest później w zależności od projektu różna. Im większa ilość punktów, ja przypominam, tym wyższa pozycja na liście rankingowej. Dlatego warto jest przeanalizować, co możemy dorzucić do pakietu, co możemy ze sobą połączyć, aby ta oferta była ciekawa, aby zachęcać nasz region nie tylko walorami, które no niewątpliwie są unikatowe w skali europejskiej, ale także zachęcić ceną, zachęcić obszernością tego pakietu, tak aby nawet klient zagraniczny przyjechał do nas i zobaczył, że korzystając z jednego pakietu ma szereg różnych ofert do wykorzystania i chętnie do nas wróci, wyjedzie zadowolony, przekaże tę informację znajomym i rodzinie. Co dotychczas z Pani obserwacji przedsiębiorcom stwarza największy problem, największy kłopot przy wypełnianiu tych wniosków? Największy problem do tej pory skupiał się wokół zrozumienia samej idei poddziałania. Przejawiało się to właśnie w zapisach umowy partnerstwa. Proszę pamiętać, że to nie może być działalność czy pakietowanie fikcyjne, pozorne. To musi być rzeczywiście przynajmniej tych dwóch przedsiębiorców, którzy chcą wspólnie wyjść na rynek z danym produktem. Umowa partnerstwa i jej istota polega na tym, aby każdy wniósł do projektu coś od siebie, czy to zasób wiedzy, czy zasób organizacyjny. Ważne jest, że wszyscy partnerzy w tym projekcie muszą również wnieść do projektu wkład własny. Żadne z przedsiębiorstw nie może pokrywać kosztów związanych z wdrażaniem projektu w wysokości powyżej 70%. Zatem nawet jeżeli dany przedsiębiorca decyduje się, aby to po jego stronie większość wydatków leżała, nie może to być więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych wkładu własnego. Oznacza to, że jego partner czy jego partnerzy muszą wnieść do projektu kolejnych 30% wkładu własnego. Jest to o tyle istotne, aby wiedzieć, że każdy z partnerów ponosi wydatki. Każdy z partnerów musi też stricte określić, które wydatki będą przez niego ponoszone, które wydatki będą jemu refundowane.
i te zapisy muszą w umowie partnerstwa się znaleźć. Zachęcam nawet do takiego nawet tworzenia dokumentu czy dodatkowego, który będzie stanowił nawet załącznik do umowy partnerstwa, który będzie szczegółowo określał, który wydatek, w jakim procencie, w jakiej wysokości jest kwalifikowalny, który został przedstawiony do refundacji i w jakim zakresie kto będzie te wydatki finansował. Pytanie od pana Marcina. Czy może pani podać jakieś ciekawe przykłady projektów różnych firm? Do tej pory największym zainteresowaniem i umowy, które zostały podpisane, dotyczyły pakietów firm działających w branży turystycznej. Zatem te firmy tutaj najbardziej się uaktywniły i największą chęć wykazały skorzystania z tego dofinansowania. Zatem łączenie usług turystycznych, czy to gastronomia z wypożyczaniem sprzętu wodnego, czy korzystanie z innych elementów, które wokół wody się dzieją, były kluczowymi elementami pakietowania produktów i usług w tych projektach, które do tej pory zostały dofinansowane, które są realizowane. W ramach podziałania 1.4.2, wprawdzie w ramach innego schematu, schemat A dotyczył realizacji czy stworzenia projektu na tak zwane sale passy. Tam powstał potężny projekt, jest stworzony, jest jeszcze realizowany, który dotyczył zrzeszenia bardzo dużej ilości projektów, beneficjentów, przedsiębiorców, którzy wspólnie tworzą kartę usług turystycznych. To pakietowanie, o którym dzisiaj mówimy w ramach schematu B, jest taką mniejszą formą skierowaną do każdego przedsiębiorcy, który znajdzie partnera do wspólnego pokazania się właśnie na rynku. No dobrze, jakbyśmy sobie hipotetyczną historię wymyślili, typu małżeństwo prowadzi pensjonat na przykład, a ich córka jest dietetykiem, powiedzmy, tak, i ma swoją firmę. I chcą w związku z tym stworzyć ekopensjonat na przykład, nie wiem, czyli zapraszać do tego pensjonatu ludzi, którzy chcą się zdrowo odżywiać, ale do tego potrzebna na przykład jest sala do, nie wiem, masażu czy do rehabilitacji. I czy takie miejsce ma szansę na dofinansowanie w ramach tego projektu? Jest to niemal dość taki wzorcowy schemat, który będzie prawdopodobnie funkcjonował w projektach, i wzorzec, który się pojawiał do tej pory w składanych projektach. Jak najbardziej tak, dlatego że właśnie połączenie tego pensjonatu ze zdrowym odżywianiem, jednocześnie oferowanie usług gabinetów kosmetycznych, masażu, sal konferencyjnych. No, można tutaj oczywiście wiele, wiele różnych aspektów dokładać do tego pakietu. Jest jak najbardziej mile widzianym w projektach i do ujęcia tego w pakiet. I co na przykład taka współpraca dwóch firm może zrealizować właśnie z tego projektu, dokładnie bazując na tym przykładzie? No już chciałbym, żebyśmy na tym przykładzie chwilę popracowali, żeby no bo to najłatwiej uzmysłowić naszym widzom, jak to potem działa. Czyli co oni mogą za te pieniądze, jakie pieniądze mogą otrzymać to najpierw, a potem co mogą za te pieniądze zrobić? Na przykład. Mogą wyposażyć swój pakiet, swój pomysł. Mówimy o tym całym pakiecie, w niezbędne środki trwałe, wartości materialne i prawne. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby również skorzystać z takiego elektronicznego przedstawienia swojej oferty, aby przedstawić swój pakiet w formie elektronicznej. Zatem zakup wartości materialnych i prawnych w postaci czy to usługi informatycznej, czy przedstawienia tego w wersjach obcojęzycznych jest również dofinansowywane. Krótko mówiąc, tworzymy sobie park maszynowy, zaplecze techniczne do tego, aby ten pakiet sprzedawać. Przedsiębiorstwa, które chcą łącznie to robić, mogą wspólnie starać się o dofinansowanie zakupu środków trwałych. I maksymalna kwota? Jeszcze raz powtórzmy. Maksymalna kwota, powinniśmy tutaj wyjść od maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych, która wynosi w poddziałaniu 1.4.2 1 700 000 zł. W zależności od tego, z jakiej pomocy przedsiębiorca będzie korzystał,
Procent dofinansowania jest oczywiście inny. Można to sobie przeliczyć, która opcja jest dla nas korzystniejsza. Zatem gdyby przedsiębiorcy spotkali się dwaj, mikro albo mikro z małym, mogą liczyć o dofinansowanie w wysokości 70% od 1 700 000, czyli to jest grubo ponad 1 000 000 zł dofinansowania. Ale to nie jest pomoc de minimis. To nie jest pomoc de minimis. Pomoc de minimis dla jednego przedsiębiorcy wynosi do 200 000 euro. W zależności od kursu euro to jest powyżej 800 000 zł. I to, o czym mówiliśmy wcześniej, w zależności od tego, czy te przedsiębiorstwa już teraz są ze sobą powiązane bez tej umowy partnerstwa, która jest stworzona na potrzeby projektu, mówimy o limitach albo dla samodzielnych przedsiębiorstw do tej pory funkcjonujących, albo jeżeli przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane, czy to właśnie osobowo, czy kapitałowo, mówimy o 200 000 na projekt. Mamy pytanie od pani Joanny, czy konieczne jest zwiększenie zatrudnienia, czy będzie to dodatkowo punktowane, czy trzeba to zadeklarować we wniosku? Zatrudnienie nie jest obligatoryjnym elementem projektu. Za wzrost zatrudnienia uzyskiwane są punkty premiujące i najwyższa ilość punktów w przypadku wzrostu zatrudnienia występuje w przypadku zadeklarowania zatrudnienia dodatkowych 2 osób do projektu. Nie jest to obowiązkowe, to są dodatkowe punkty, zatem należy też wziąć pod uwagę koszty zatrudnienia takich osób i przeanalizowanie, czy wzrost zatrudnienia jest niezbędny do tego projektu. O czym warto pamiętać, przygotowując wniosek o dotację? Podstawową, zawsze funkcjonującą zasadą jest znajomość dokumentacji aplikacyjnej. Bez dokumentacji aplikacyjnej, bez jej znajomości, bez jej przeanalizowania, stworzenie projektu prawidłowo wypełnionego wniosku praktycznie jest niemożliwe. Należy przeczytać podstawowe założenia poddziałania, należy poznać cel tego poddziałania, natomiast staraliśmy się podczas tej rozmowy ten cel Państwu przekazać. Stworzenie dokumentów należy rozpocząć od tworzenia biznesplanu. Przedsiębiorstwa najczęściej korzystają, czy myślą, że najpierw należy napisać wniosek, potem załączniki. Niestety zachęcałabym do odwrotnej kolejności. Czyli realna kalkulacja, uczciwie sami ze sobą siądźmy, czy to nam się po prostu uda. Dokładnie. Prawidłowo napisany biznesplan, dobrze napisany biznesplan przyczyni się do sprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Myślę, że tutaj ten biznesplan połączony z dobrze napisaną umową partnerstwa, umową współpracy pozwoli na pełne i szybkie przygotowanie się do złożenia wniosku o dofinansowanie. Inne załączniki, które są niezbędne do przedstawienia w ramach ubiegania się o dofinansowanie, są o tyle moim zdaniem proste i o tyle czytelne do wypełnienia, że przedsiębiorstwa nie powinny mieć z tym problemu. Mój apel serdeczny, proszę w pierwszej kolejności skutecznie i wnikliwie przeanalizować założenia naszego projektu. Budżet projektu jest tutaj też istotą całego pakietowania. Pan Mateusz pyta, ile trwa proces pozyskiwania dotacji? Zgodnie z zapisami regulaminu naboru i oceny projektów, sama ocena trwa około 150 dni. Natomiast starając się wydatkować jak najszybciej środki unijne, skracamy ten czas możliwie do minimum. Ocena projektu w chwili obecnej została dość mocno skrócona. Staramy się wysyłać prośbę o uzupełnienia wniosków, jeżeli oczywiście taki wniosek takich uzupełnień wymaga, w możliwie krótkim czasie. Ostatnie konkursy pokazują, że jesteśmy w stanie to zrobić nawet w ciągu 2 tygodni, także proszę analizować i sprawdzać swoje skrzynki pocztowe. Tutaj też muszę zwrócić uwagę na to, że korespondencja z beneficjentem odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, zatem pisma, które informują o ewentualnych uchybieniach i brakach we wniosku, przekazywane są w formie elektronicznej. Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie adres poczty mailowej, na który te dokumenty są wysyłane, te pisma są wysyłane. W chwili wysłania takiego maila do beneficjenta, do wnioskodawcy, uważamy, że mail został dostarczony od dnia kolejnego. Liczymy czas na dostarczenie dokumentów poprawionych. Czas na dostarczenie wynosi w przypadku warunków formalnych, czyli tej pierwszej oceny, 14 dni.
kalendarzowych. W przypadku późniejszych ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień do projektu podczas oceny formalno-merytorycznej ten czas wynosi już dni 7. Czy są jakieś bezpłatne konsultacje w pozyskiwaniu dotacji? Oczywiście w agencji działa punkt informacyjny, do którego, z którego korzystania serdecznie zachęcamy. Panie, które w punkcie służą swoją pomocą, czekają na telefony Państwa, na maile. Na naszej stronie internetowej mamy wskazany kontakt do punktu informacyjnego. Staramy się odpowiadać jak najszybciej. W przypadku konsultacji osobistych oczywiście te konsultacje czy te odpowiedzi są natychmiastowe. To jest kolejne pytanie, ale prawdopodobnie odpowiedź już padła. Czy kosztem kwalifikowanym w ramach 143 może być zakup środków trwałych, na przykład wózków widłowych, podnośników? 143 jest podziałaniem dotyczącym technologii informacyjno-komunikacyjnych, a zatem w podziałaniu 142, o którym mówimy, taki zakup był dofinansowany. Natomiast w podziałaniu 143 w przypadku technologii techniczno-informacyjnych, technologiczno-informacyjnych, zakup wózków widłowych nie jest elementem niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym pisze się w ramach podziałania 143. W podziałaniu 143 mówimy o zmianie systemu zarządzania firmą poprzez wdrożenie rozwiązań typowo informatycznych. Pani dyrektor, informacje o konkursie na pewno są w internecie, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego, RPO i agencji. Zachęcamy w pierwszej kolejności do korzystania ze strony Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie. mar.olsztyn.pl, gdzie w zakładce RPO jest informacja o każdym z konkursów. Również o tych konkursach, które obecnie są w trakcie rozstrzygania, o tych konkursach, których nabór wniosków trwa jeszcze. Zachęcam do korzystania i do aplikowania. O, czy jeśli firma nie wpisuje się w inteligentne specjalizacje, ma szansę na dotację? To też tak, mówiliśmy, że ma tak. Ma jak najbardziej taką szansę i to nie jest kryterium, które warunkuje uzyskanie dofinansowania. To jeszcze zapytam ja w kontekście tego pensjonatu, który już gdzieś tam siedzi w głowie. Czy na przykład rozbudowa tego budynku wchodzi w grę? Rozbudowa jak najbardziej. Jeżeli mówimy o zakupie robót budowlanych, w budżecie projektu takie wydatki również mogą być ujęte. Jedynym ograniczeniem, jeżeli chodzi o roboty budowlane, jest wysokość wydatków kwalifikowalnych, które w budżecie projektu mogą się na ten cel pojawić. Limit na wydatki związane z robotami budowlanymi wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Pani dyrektor, ja otrzymałem od Pani pakiet fantastycznych informacji. Myślę, że o szczegóły możemy zawsze zapukać do agencji i tam dowiemy się więcej w punkcie informacyjnym. Jeżeli Państwo mają taką potrzebę, żeby się na temat tego poddziałania dowiedzieć więcej, to na strony internetowe i agencji, i RPO Państwa w pierwszej kolejności kierujemy, a potem do punktu informacyjnego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za to spotkanie. Pani Anna Szymanowska, zastępca dyrektora Wydziału Wdrażania Programów Unijnych Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, była naszym gościem podczas tego webinarium. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Dziękuję również. Dziękuję także naszym widzom i do zobaczenia. Dziękuję.